Kilka miesięcy temu w internecie gigantyczną popularność zyskały filmy takie jak ten, przedstawiające człowieka w creepy kostiumie delfina, który robił różne bardzo niepokojące rzeczy. Please go check outside your home. Filmy przeraziły dużą część internautów i stały się naprawdę sporymi viralami, a w dzisiejszym materiale rzucimy na nie okiem i odpowiemy sobie na pytanie, skąd się one wzięły i jaka jest ich prawdziwa historia. Tak więc przed wami historia człowieka delfina. Tak więc dzień dobry wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym ponownie wchodzimy do tej trochę dziwniejszej sekcji internetu, gdzie ludzie wstawiają filmy, jak przebierają się za zwierzęta. Parę miesięcy temu robiliśmy chociażby film o człowieku psie. Tak więc dzisiaj będziecie mieć człowieka delfina, tylko że on jest trochę straszniejszy. O wszystkim już wam opowiem. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suma na kanale, a także kciuka w robot tym filmem. Wszystkie pomysły, a także propozycje na kolejne odcinki podsyłajcie mi wiadomości prywatnej na Instagramie, oczywiście jeżeli takowe macie, a także podnijcie do mojego Spotify'a, a także TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc wszystko zaczyna się parę miesięcy temu, w okolicach kwietnia bieżącego roku, kiedy to w internecie bardzo sporą popularność zyskały pewne filmy. Rzecz jasna głównie na YouTubie oraz TikToku, a dotyczyły one pewnej postaci znanej jako Dolphin Man, a filmy te wyglądały przykładowo w ten sposób. Generalnie tego typu filmów było łącznie 4, w sensie 4 typy tego samego filmu, które za moment sobie przegadamy, a jeżeli chcielibyście je odnaleźć w internecie, to wystarczy pisać Dolphin Man, ewentualnie trzeba przekopać się na tą mroczniejszą stronę YouTube'a, która cały czas nie jest usunięta. Mianowicie wpisać pewien konkretny, specyficzny znak w wyszukiwarce, po czym pojawi się wiadomo jaka propozycja. I generalnie w tamtej sekcji YouTube'a ten konkretny film latał sobie przez pewien czas, aż w końcu ludzie stamtąd go wyciągnęli i stał się całkiem sporym viralem. Generalnie, najprościej mówiąc, niezależnie od tego jak to zawrzeli, mamy tutaj do czynienia z filmem przedstawiającym delfina kąpiącego się w wannie. W sumie to nie do końca w wannie, bo chłop siedzi bardziej przy ścianie, albo raczej stoi. Czy coś, w każdym razie, no... nie w wannie na pewno. Tak więc może zacznijmy od pierwszej wersji tego filmu, która bardzo mocno wybiła się w internecie. Tak więc Dolphin Muzzle. Tutaj mamy do czynienia z bardzo zdystortowaną wersją, która charakteryzuje się tym, że obraz jest właśnie bardzo zniekształcony. Co więcej, na samym dole widzimy żółty pasek, na którym wyświetla się tekst. Oraz słyszymy tutaj faktyczny dźwięk, kiedy delfin wypowiada słowa. W sensie, no tak jakby, bo ciężko jest właściwie cokolwiek tutaj zrozumieć. I nie jest to pierwszy upload tego filmiku, jest to edycja jakiejś starej jego wersji. Jednakże to, co jest ciekawe w przypadku tej jednej wersji, to fakt odkryty przez pewnego mniejszego twórcę jakiś czas temu, iż ten zdystortowany krzyk, który słyszymy tutaj, jest w rzeczywistości, nie wiem, samplowanym krzykiem Tarzana, dużo cichszym, zdistortowanym i slow-pitchowanym. Jednakże nie jest to nawet jakkolwiek najpopularniejsza wersja tego filmu, ponieważ dwa lata temu w 2021 roku, kiedy miejsce miała ta słynna akcja z kropką w wyszukiwarce, pojawił się film o nazwie Full Stop Punctuation. Jest to wersja dużo mroczniejsza, zaczyna się tekstem "To nie są ćwiczenia". Jest to taki bardzo Mandela Catalog style, z tekstami chociażby "Sprawdź podwórze swojego domu", jakby ktoś zaraz miał tam przejść i zrobić coś złego. This is a warning. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Swoją drogą, tak na wszelki wypadek już teraz wam powiem, żebyście uważali jak oglądacie ten film w słuchawkach, okej? Ściszcie sobie chociaż trochę, aż zacznę gadać później. Taka rada od kolegi. To też nie jest oryginalna wersja filmu, oczywiście. Audio z jego pierwszej połowy jak miał zostało stworzone przez autora filmu, ponieważ jest to całkiem proste do zrobienia. Generalnie brzmi to bardzo mocno jak jakieś PSA. Natomiast drugie audio w filmie, ten krzyk, ten jumpscare, pochodzi z pewnego filmu typu Five Nights at Freddy's VHS Tapes, a dokładnie z tego konkretnego, tylko oczywiście zostało to gdzieś tam trochę zmodulowane. Dodatkowo do tego wszystkiego powstał jeszcze jeden mocno viralowy film, który rozszedł się w zastraszającym tempie po TikToku i nie jest on related do jakiegokolwiek z filmików, które pokazałem wam przed chwilą, ale i tak myślę, że warto o nim wspomnieć. Jego akcja zabiera nas do domu jakiegoś ziomka i właśnie ten ziomek z drugim ziomkiem są gonieni przez człowieka delfina. Zobaczcie sami.
Tak szczerze, jest to dość zabawne. Siedzisz sobie sam w domu, nie wiem, idziesz do kibla, otwierasz drzwi, a tam wychodzi ci taki ziomal ze środka, nie? W każdym razie ten film jest oczywiście fejkiem, jest jakoś tam powiązany z tamtymi, aczkolwiek jest to bardziej coś w rodzaju fanmade'a, ponieważ nie ma tutaj takiego organicznego związku pomiędzy tymi filmami. A co więcej, czego chyba nie muszę tłumaczyć, na obu filmach absolutnie nie pojawia się ta sama osoba. Jednakże to, co jest bardzo interesujące, to fakt, iż na TikToku oczywiście jest to nagranie zrepostowane, a po raz pierwszy w internecie pojawiło się ono 10 lutego 2019 roku, czyli tuż przed całym boomem na kropkę w wyszukiwarce, a także wybuchem popularności oryginalnego nagrania. Co jest w sumie całkiem ciekawe, ponieważ gościu przewidział przyszłość mniej więcej tak samo jak ja ze swoim pierwszym filmem o Siren Headzie. A jeżeli jesteście trochę bardziej zainteresowani sytuacją, no to nagranie to pochodzi z dokładnie tego kanału, który mniej więcej co 3 miesiące wrzuca film z dokładnie tą samą miniaturką, gdzie masz nagranie z ukrytej kamery w sypialni. Ziomek sobie śpi i jakiś straszny potwór się na niego patrzy. Te filmy wszystkie wyglądają dosłownie tak samo i są oczywiście ustawione. Aczkolwiek jeszcze zabawniej patrzy się na filmy polskich youtuberów, którzy zupełnie na poważnie analizują te nagrania, mówiąc: tam jest straszna postać i ona jest straszna i ona istnieje. No i okej, skoro część z podstaw mamy już za sobą i przejrzeliśmy te najpopularniejsze filmy z tego wszystkiego, które toczyły się po internecie przez ostatnie lata, przejdźmy do prawdziwej historii i zacznijmy poszukiwać oryginalnego miejsca, z którego to nagranie pochodzi. Tak więc miejscem, które na samym początku może przyjść nam do głowy, jest filmik opublikowany 15 lat temu, 30 grudnia 2007 roku na kanale NerdFurl, który zebrał ponad 1,5 miliona wyświetleń i nosi tytuł Dolphin Muzzle. No i jest to dokładnie ten sam film, który widzieliśmy wcześniej, w trochę lepszej jakości. Nie jest aż tak niepokojący, ponieważ dźwięk jest zmiutowany. A opis tego filmu w taki bardzo lekki sposób po prostu mówi, że jest to lateksowy kostium delfina. Tak więc zdaje się, że to jest właśnie pierwsze miejsce w publikacji tego filmu. Zresztą właśnie taki stan rzeczy sugeruje również sam kanał, na którym ten film się pojawił, ale do tego wejdziemy za moment. Jednak dlaczego w tym filmie dźwięk jest zmutowany? Cóż, jak się okazuje, nie zawsze tak było, ponieważ pewien inny zagraniczny twórca jakimś cudem rzekomo odnalazł oryginalny film z oryginalną ścieżką dźwiękową, w sensie połową tej ścieżki, ponieważ druga cały czas jest zmutowana. I generalnie w tej połowie ziomek przebrany z delfina faktycznie coś mówi, to faktycznie brzmi logicznie, ale tak jak mówiłem, druga część to po prostu będzie lost media. Tylko problem jest taki, że NerdFurl, czyli gościu, który zuploadował oryginalny film, nigdzie nie wstawił wersji z dźwiękiem. Z drugiej strony nie wiadomo skąd Andy Alex, czyli gościu, który zuploadował wersję z dźwiękiem, tą wersję znalazł, więc równie dobrze mógł zrobić to samemu, co też warto mieć z tyłu głowy. Tak więc wobec tego mamy gościa, który opublikował oryginalne nagrania, ale czemu właściwie przebrał się za delfina? Ano, jest to dosyć prosta sprawa, ponieważ kiedy rzucicie okiem na jego kanał, od razu zobaczycie tonę filmów przedstawiających właśnie jego, przebranego za różne postaci, zwierzęta itd. Generalnie gościu właśnie tym się zajmuje. Każdy jego film jest temu poświęcony i na każdym jest on przebrany za coś. Film z delfinem był jednym z pierwszych jego filmów i w sumie to nic dziwnego, że to akurat on tak bardzo wybił się po latach. Ponieważ umówmy się, ten delfin wygląda wręcz idealnie do dzisiejszej kultury internetu. Może być straszny, ale też może być śmieszny, przez co jest takim uniwersalnym memem, który trochę nas śmieszy, a trochę nas straszy, jak chociażby Mr. Incredible Becoming Uncanny. Cała reszta jego tworów, chociaż wygląda naprawdę świetnie i giga szacun za stworzenie czegoś takiego, nie miała już tego czegoś w sobie, tego co sprawiało, że były to tak wyjątkowe kreacje jak delfin. Przynajmniej pod internetowym kątem, ponieważ pod każdym innym względem to tak samo było świetne. Giga szacun za stworzenie takich rzeczy. Chyba się powtarzam. Gość opublikował te filmy do około 2012 roku, gdzie na moment zniknął, a tak naprawdę, powrócił dopiero rok temu. Na samym początku 2022 roku, oczywiście w międzyczasie także publikował jakieś filmy, ale tutaj mamy tak naprawdę jego powrót, gdzie zresztą sam nawet odnosi się do fenomenu delfina. A jeżeli nawet bylibyście tego ciekawi, to na filmie opublikowanym 7 lat temu, 27 listopada 2015 roku, ten nawet zrobił face reveal, pokazał swoją twarz i tak naprawdę wygląda on w ten sposób.
a na co dzień jest on właśnie odpowiedzialny za tworzenie praktycznych efektów specjalnych, czytaj kostiumów, no czyli dokładnie wszystkiego, co widzimy na jego kanale. Jak się okazuje, gościu ma nawet swoją własną stronę internetową, na której możecie zakupić własne kostiumy i chociażby samemu stać się człowiekiem delfinem, albo jakimś innym półczłowiekiem, półzwierzęciem, nie wiem, całkiem sporo tego jest tak ogólnie. I nawet w cenie skromnych $130, trochę niezbyt, jesteście w stanie kupić kostium delfina i stać się delfinem. Natomiast jeżeli interesuje was kwestia, dlaczego część z tych filmów jest zmutowana, dlaczego chociażby tutaj na filmie z delfinem nie ma dźwięku, to sam autor przyznaje, że jego zdaniem wówczas dźwięk w kamerze, którą nagrywał, był okropny, był fatalny. Co więcej, w tym samym filmie znajduje się malutki moment, który przedstawia urywek oryginalnego filmu z dźwiękiem. I tak jest ścieżka dźwiękowa, pokrywa się z tą odnalezioną przez gościa, o którym wspominałem wcześniej. Okazuje się, że nagranie delfina pochodzi z sierpnia 2006 roku, a same nagrania nie miały być straszne, aczkolwiek wyszło tak ze względu na to, iż były nagrywane bardzo słabą kamerą, a jakość została zakupiona w 2004 roku. Ciężko było wówczas oderwanie dobrego sprzętu. Generalnie kostiumy, które widzimy na filmach, można by podpiąć pod nurt Humanimal, czyli właśnie, najprościej mówiąc, ludzi przebierających się za zwierzęta, aczkolwiek nie wchodzi to do końca w kanony typu fury i tak dalej. Ale w tą kwestię za bardzo nie chciałbym się już zagłębiać. Generalnie tak wygląda cała historia tego delfina. No i tak, doszliśmy do końca i odpowiedzieliśmy na pytanie z tytułu odcinka. No i okej, w sprawie tego creepy człowieka delfina z internetu to byłoby już chyba na tyle. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Generalnie, no, całkiem ciekawa sprawa. Zostaw suba, bo inaczej człowiek delfin wyjdzie ci z wanny i wbije ci do pokoju. I może nie będę kończył lepiej.